To jest proste tak naprawdę, tak jak zegarek, który ma być prosty w obsłudze, chociaż ma dość skomplikowany mechanizm. No jak możemy pomóc ludziom mniej zarabiającym, którzy mają taką silną pokusę emigrowania z kraju? No przecież nie przez kwotę wolną od podatku, bo nie płacą tego PIT-u, mają ulgi. Po co komu kwota wolna, jeżeli od podatku, którego nie płacą? Więc trzeba przede wszystkim sfinansować dla najbiedniejszych składki na ZUS, na emeryturę i to jesteśmy w stanie zrobić i wtedy uwalnia się większa kwota pieniędzy na rękę, zwłaszcza jeżeli rozliczamy się wspólnie z dziećmi, to też jest sedno naszego programu, czyli po prostu jest to korzystniejsze dla rodzin, które mają trójkę dzieci i tylko tak można rzeczywiście poprawić sytuację materialną tych mniej zarabiających. A wszystko inne jest rujnowaniem finansów publicznych przez rozdawanie pieniędzy, których nie ma w budżecie.